Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie z cyklu WarNews.pl i Zła Ambasada. Dziś naszym gościem jest pani Izabela Rosiak, wolontariuszka Stay Safe UA. Witam serdecznie pani Izo. Pani Izo, od lutego trwa olbrzymia pomoc Polaków. Wysyłamy masę sprzętu, masę pomocy humanitarnej na Ukrainę. Tym zajmuje się również pani. Jeżeli by pani mogła przedstawić nam krótki opis swojej osoby i działalności, abyśmy mogli za naszym pośrednictwem przedstawić ciekawy projekt, który pani zainicjowała. Także ja działam w pomocy od czwartego dnia wojny. Na początku oczywiście była to pomoc na granicy, na przejściu Budomierz. Organizowaliśmy po stronie ukraińskiej całą infrastrukturę dla osób uciekających przed wojną. Trwało to jakieś 3 tygodnie i no od tego czasu, jak już ta sytuacja została ustabilizowana, to dołączyłam do grupy Stay Safe UA. To jest grupa iście ukraińska. Jest tylko nas 3 osoby spoza Ukrainy i to dopiero od maja. I skupiamy się na pomocy w Zone Zero, czyli zamkniętych strefach, dlatego że chłopaki po prostu mają no, jakieś tam powiązania, kontakty z armią, mamy możliwość w jakiś tam ograniczony sposób, ale wciąż robienia ewakuacji oraz no, dostarczania jakiejś najbardziej potrzebnej pomocy. W tej chwili jest to jakieś dostępy do energii. Prowadzimy w tej chwili 2 takie projekty związane właśnie z dostarczaniem energii dla osób, które zdecydowały się nie wyjeżdżać pomimo wojny. Są to, nazywamy to Unbroken Points, gdzie ludzie mogą przyjść, naładować swoje telefony, ugotować coś. Jest tam dostęp do wody również. A drugi projekt to jest mobilny generator prądu, mobile power, my to nazywamy, gdzie od wioseczki do wioseczki chłopaki jeżdżą z takim mocniejszym generatorem i to daje również możliwość podłączenia na przykład wody, całego cyklu takich wieży wodnych, napompowania tej wieży wodnej, no i wtedy jedną taką akcją na przykład możemy zaspokoić potrzeby na wodę dla 200 osób na tydzień. Także to w tej chwili na tym się skupiamy. No i oczywiście pomoc dla naszego batalionu 130, który dzięki temu możemy robić to, co możemy robić. No, gdyby nie oni, to byśmy nie mogli wjeżdżać tam. Izo, ta pomoc, tak naprawdę rodzaj tej pomocy ewoluuje z dnia na dzień. Ta pomoc różniła się od lutego, ona inaczej teraz wygląda. Czego z pani doświadczenia na dzień dzisiaj potrzebują Ukraińcy? Czego potrzebuje batalion, z którym pani współpracuje? Bo o tym właśnie chcielibyśmy porozmawiać. Tak, jeżeli chodzi o armię, no to tutaj jest potrzeba, to jest wszystko generalnie. No może jedzenia armia nie potrzebuje, ale generalnie to jest od rzeczy trywialnych typu skarpetki czy termobielizna teraz na zimą, no po wszelkiego rodzaju pojazdy. Te pojazdy naprawdę tam nie mają długiego życia, dlatego to, co mówimy, dlaczego to ciągle musi płynąć, że już tam wysłaliśmy tyle tysięcy, proszę Państwa, to naprawdę ciągle obstrzeliwane, też są siedzą w garażach, czekają na jakieś części zamienne. To nie jest tak, że naprawiamy te samochody w Warszawie, gdzie na 2 ulice dalej mamy skład części. Także ten proces przywracania samochodów do użytku no nie jest długi, jest długi. I no niestety tego sprzętu po prostu jest bardzo, bardzo potrzeba. Także wszelkie 4x4, cokolwiek może wjechać w ciężkie tereny, wszelkiego rodzaju ciężarówki, sprzęt, również zaawansowana optyka jest niezwykle przynajmniej u nas potrzebna, no tam jest
zespół snajperski, no i no, oni potrzebują też naprawdę dobrego sprzętu. Ten sprzęt niewątpliwie jest bardzo ważny. Pani Izo, pani przebywała w kilku częściach Ukrainy. Śledzimy na pani profilu społecznościowym relacje choćby z Bachmutu, ale nas interesuje dzisiaj jedna zrzutka, którą chcielibyśmy wesprzeć jako WarNews.pl i zła ambasada, mianowicie zbiórka na Unimog. Co to jest, jakbyśmy mogli wytłumaczyć naszym widzom, czego dotyczy dokładnie zbiórka na Unimog? Unimog jest to taki pojazd specjalny, nieraz mogą Państwo go widzieć na przykład przy ścinkach lasu, czy wanił śniegów z jakichś ciężko dostępnych terenów. No jest to taki pojazd specjalny, który wjedzie i wyjedzie no, prawie wszędzie. Pojazd jest dosyć, jest ulubiony przez armię z tego względu, że to jest czysta mechanika. Tam nie ma elektroniki, to nie są zaawansowane pojazdy, także pojazdy Unimog z lat 70. one jeszcze dobrze służą, czy to co no my chcielibyśmy bardzo z wczesnych lat 90. kupić. No i dlatego one armii dobrze służą, tak? Bo tam nie ma czegoś, że tam się komputerek zepsuje, bo jest za zimno, tylko po prostu to takie no, podstawowe, mocne maszyny, które służą przede wszystkim do ewakuacji rannych żołnierzy z takich no, ciężko dostępnych terenów, no i oczywiście logistyki na froncie. Pani, zrozumiem, że Unimog, jeżeli uda się zebrać środki, trafi do 130 batalionu. Jak pani przyjaciele z Ukrainy reagują na polską pomoc, która od lutego jest niesiona? My jesteśmy tam po prostu uwielbiani, coś mam powiedzieć. To kiedykolwiek bardzo dużo osób jednak z Ukrainy ma kontakty, czy rodzinne, czy jakieś biznesowe z Polską. Bardzo dużo osób mówi po polsku. Także no właśnie, tak jak ktoś powiedział, że Ukraina uzależnia, no jest to trochę uzależnienie właśnie jak się tam jedzie i oni cię obejmują, przynoszą ci rano śniadanko czy coś tam słodkiego, bo jesteś tą dziewczyną z Polski, która coś tam pomaga. Także dziękujemy Państwu, przekazuję też wszystkim, którzy pomagają Ukrainie. Naprawdę jest to bardzo, bardzo doceniane. Ukraińcy widzą to, że no, stajemy na wysokości zadania chyba przed historią. Widzę, Pani Izo, że wyznaje Pani podobną ideę jak nasz serwis, koledzy z mojego serwisu, czyli tak naprawdę dzisiaj za pośrednictwem takich osób jak Pani i pomocy, którą niesiemy, budujemy nieco nowe relacje z naszymi wschodnimi sąsiadami, budujemy taką nową przyszłość i miejmy nadzieję, że ta pomoc nie będzie słaba. A Państwa serdecznie zapraszamy na profil Pani Izabeli, gdzie znajdziecie link do zrzutki. Oczywiście samą akcję wspiera również WarNews.pl, gdzie będziemy informować i od poniedziałku promować zrzutkę na Unimog. Pani Izo, Pani serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze przyjemność porozmawiać. Może porozmawiamy, jeżeli się uda, także z przedstawicielami 130 batalionu. A jeżeli Państwo chcą bliżej poznać... Chciałabym powiedzieć, że to jest pierwsza nagroda właśnie na zrzutce dla osoby, która no, da najwyższą dawkę, przepraszam, najwyższą wpłatę, to będzie możliwość takiego spotkania online jeden na jeden, 30-minutowego z żołnierzem ze 130 batalionu, gdzie będzie można porozmawiać sobie, zadać pytania bezpośrednio. Nie będzie to umieszczane w mediach, jeżeli ktoś sobie nie życzy, nie ma problemu, ale to jest takie, no batalion zaproponował to jako ich osobiste podziękowanie za to wsparcie. To jeszcze raz wszystkich Was odsyłamy na profil Izabeli Rosiak na Twitterze. Tam możecie bliżej poznać żołnierzy 130 batalionu i zapoznać się z ideą całej zbiórki. Pani Izo, jeszcze raz serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Mam nadzieję, że naszym skromnym wkładem przyspieszymy zrzutkę i niebawem Unimog trafi na Ukrainę do 130 batalionu.
Zapraszamy Panią kolejny raz na wywiad. Może porozmawiamy już, uda się połączyć, gdy będzie Pani na Ukrainie. Życzymy jak najszybszego zakończenia zbiórki i zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Dziękuję Pani Izo.